kilka dobrych chwil, gdy każda bez przerwy ucieka nam. Jak tu być wciąż z sobą? Ja swój na to przepis mam i nic nie może przeszkodzić mi w tym, co mam zamiar robić. Na drzwiach wisi czarny kask, a pod nim wybrakła skóra i pył bez poprzedniej drogi. Kiedy czuję pęk powietrza i kolejny zakon składam się, Państwo, jedna droga, jedna myśl po to, żeby bezpiecznie dojechać do celu. To jest apel do wszystkich tych, którzy poruszają się po naszych drogach, szczególnie w kontekście zbliżającego się lata i sezonu motocyklowego. My na drodze mamy prawa, ale mamy obowiązki. Nie nadużywajmy swoich praw, ale miejmy świadomość, że jesteśmy częścią większej całości. Dojedźmy bezpiecznie do celu. Każdy użytkownik ruchu niech da się poznać z tej dobrej strony, czyli ze strony tego, który szanuje przepisy prawa, szanuje innych, ale jest też uprzejmy kulturalny na drodze. Nasze drogi nie są z gumy, nie rozciągną się. Musimy zachować ogromną barierę tolerancji, która pozwoli na to, żeby bezpiecznie dojeżdżać do celu. Drogi są jedne, nas jest wielu. Nikt z nas nie może myśleć wyłącznie o sobie. Pamiętajmy o tym, że na drodze nie jesteśmy sami, że wspólnie jedziemy jedną drogą i zawsze towarzyszy nam jedna myśl, żeby bezpiecznie dotrzeć do celu. Każdy chce dojechać do celu, do swojej rodziny, do swojego domu. Musimy się wzajemnie szanować. Trzeba trochę wyobraźni, trochę rozsądku, trochę zrozumienia. Wspólnym celem jest bezpieczna droga i bezpieczeństwo nas wszystkich. Jeździmy w bardzo różnych warunkach, w dzień i w nocy, w deszcz i w słońce, ale droga jest jedna dla wszystkich, i dla kierowców, i dla motocyklistów. Pamiętajmy, że życie mamy jedno i ono jest dla nas najważniejsze. I brawura, i szybkość niech idzie na bok, a cieszmy się z jazdy i z tego, co jest dookoła. Musimy pamiętać, że droga jest jedna i musimy się wszyscy czuć na tej drodze bezpiecznie. Naprawdę warto być uprzejmym, warto się rozglądać, warto zwracać uwagę na innych. Ja jako Mariusz Nowocień, kierowca rajdowy, wyścigowy, apeluję do wszystkich kierowców, zarówno jednośladów, jak i kierowców samochodów, żebyśmy szanowali się wzajemnie na drodze. Mówię tu w szczególności o kierowcach samochodu, żeby dużo wcześniej sygnalizowali to, co chcą zrobić. Jak wiadomo, motocykle cieszą się dużo większym przyspieszeniem niż auta. Stąd też patrzmy w lusterka 3 razy częściej niż zawsze. I tak jak wspomniałem, dużo więcej czasu dajmy komuś innemu na to, żeby się mógł przygotować do naszego manewru. Wzajemny szacunek na drodze jest gwarantem bezpieczeństwa zarówno kierowców samochodów, jak i kierowców jednośladów. Motocykle jako że mają znacznie większą dynamikę, wymuszają dynamiczną jazdę, sprawia to frajdę. Jednak wszystko to musi być robione z rozwagą, zarówno ze strony kierowców samochodów, jak i motocyklistów. I pamiętajmy, jedna droga, jedna myśl. Bezpiecznie do celu.